O, quest legendarny! Dziękuję za przyniesienie tego kamienia. Mogę mieć do ciebie jeszcze jedną małą prośbę. Tak naprawdę brakuje mi jeszcze 3 kamieni. Nie mam żadnych pieniędzy, ale możemy zrobić wymianę. Ty przyniesiesz mi 3 pozostałe kamienie do mojej kolekcji, a ja dam ci 3 bardzo wyjątkowe przedmioty. Co ty na to? Okej, okay. Czyli muszę mu przynieść jeszcze 3 przedmioty. Jakieś 3 kamienie muszę mu przynieść. O kurde, widzowie. To nie będzie takie łatwe, chyba mi się wydaje. No ale dobra, no coś się już pojawiło nowego na horyzoncie, okej. Okay. Teraz pytanie, czy tej fontanny jest coś ciekawego szukać? Bo tam było niby, że w każdym mieście jest piękna fontanna, coś tam. I to od razu, wiesz, od razu pierwsza myśl to... Oho, coś z fontanną, nie? Wiesz, o co chodzi. Ale ja jestem pewien, że coś trzeba zrobić z tym muzeum, bo... Zbyt dużo było poszlak. Zbyt dużo było poszlak. Coś było z dachem od muzeum. Tamten ziomek stoi przy muzeum, nas nie chce wpuścić. Coś tam było odnośnie koloru dachu w muzeum. Za dużo jest jakiś tam, wiecie, za dużo jest jakiś tam niedopowiedzianych do końca tajemnic odnośnie tego muzeum. Możliwe, że jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że coś w tym muzeum jeszcze musi być. Bo za bardzo mi ono śmierdzi gównem, widzowie. A pamiętajcie, jak mnie coś śmierdzi gównem, to świadczy o tym, że mam rację. Jest dywan obok muzeum i to jest nawiązanie do dachu. Jak na niego wejdziesz, to cię tepnie. Jest, patrz, jest, no. No właśnie, tak myślałem. Dobra, o co chodzi z tym dachem teraz pytanie. Chat, o co tu chodzi z tym? 15 minutes later. Aha, to jest easter egg, po prostu, jest tu nie ma ciekawego. Dobra, to ja straciłem 15 minut na jakieś byle gówno. Dobra, to walić to, widzowie. Ja myślałem, że to jakiś przedmiot ukryty znajdziemy, albo coś. A to takie, a to oszustwo, widzowie, oszukaństwo. Droga 3, Rocky City. Okej, tu mamy nowych trenerów chyba. Do pokonania. Dobra, i tu mamy jakieś nowe rzeczy w ogóle, jakieś nowe krzaczki, jakieś coś, jakaś pustynia. Fajnie, fajnie, coś się tutaj ciekawego zaczyna dziać. Dobra, 9 level. Walczyłam z Elvisem, ale spuścił mi łomot. What will Kropczak do? No nie wiem, walić pod biurkiem. Jak miałbym strzelać? Kropczak, kocham cię. Czy naprawdę jestem aż taka słaba? O, dzięki za monetkę, byczku. Znaczy, byczuwo. Dzięki, byczuwo, za monetkę. Dawaj, Ivizor. Jedziesz gnoja. Dawaj, co on ma? Caterpie. No to Lichseed. Caterpie jest słaba, więc można spokojnie się na niej podleczyć. Gitara, akurat idealnie. To skończy się, uleczymy. Super, zarąbiście. Dobra, i znowu Lichseed. Nawidla. Dobra. Dopiero będziesz mógł dalej do muzeum wejść, jak to złoto oddasz. A, no dobra, no to szukamy, widzowie, w takim razie. Szukamy i gramy dalej. Widzieliście, co on napisał? Czas wracać do lasu. Widzowie, chyba znaleźliśmy syna Wardęgi. Tak mi się wydaje, słuchajcie. Nie żeby coś, nie, ale... Dziwnie mi się to łączy jakoś, nie? O kurde, mi przypieprzył. Dobrze, Kropczak, dawaj. Kropczak, Kropczak. Ojej. Nie wiem, co teraz co robić. Czy iść teraz levelować Kropczaka, żeby wbić mu 20 level, żeby zrobić sobie z niego Gallardosa i dopiero iść dalej, bo ci przeciwnicy dalej już są dość mocni. Mają te levele 11-12 Pokemonów i oni sporo klepią. Kurde. Zaraz zobaczymy, widzowie, jaka sytuacja. Pójdziemy tam jeszcze raz, zobaczymy, jak bardzo trudno będzie. Jak będzie totalnie trudno, to obczajmy coś innego. Dobra, Ekans zaatakuje naszego Kropczaka. Kropczak to oczywiście bardzo mocno odeprze. O to chodziło, zrobiłem to specjalnie z premedytacją, ponieważ teraz... Dlaczego nie mogę Pokemona zmienić? Nie mogłem Pokemona zmienić, ale dziwna akcja. Okej. Okay. Antidot, tak dalej. No nie no, ale Kropczak jest fajny, ten musimy iść go znowu podnieść. Dobra, lecimy po następnego gnoja jakiegoś. Pokory nauczyć. O, level 9, to akurat będzie łatwiutki. Pokémon, Metalik, dawaj go, przyjacielu. Fight, Razor Leaf, ciśniesz. Fight, Tackle. O, Pokémona dostałem. No i nice. Ale mnie jeszcze ciekawią te idee, bo na przykład nie wiem, co to jest, nie? Soft Sand. Aha, Power of Ground Type Moves. Okej, okay, a to? Can be used, o! Can be used with another item. No i co ja o tym wiem, stary?
Przedmiot, który może być użyty z innymi przedmiotami. Aha, super. Dzięki wielkie. Max Powder, mega mi się przydasz. Okej, okay. Skup. O, mogę mu coś celnąć. 32 T, no to tyle nie mam. Tyle też nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Aha, czyli nie mam, okej. Okay. Czyli po prostu nie mam tego, co on chce na razie. Aż tyle sztuk, okej. Okay. O, Lea, siema Lea. Niedawno zdobyłam swoją pierwszą odznakę. Walka była całkiem prosta. Chcesz się zmierzyć? Możemy. W porządku, pokaż, co umiesz. Sorry, Lea, no muszę cię naklepać znowu, no. Kurde. Sorry, Lea, no chciałbym dać ci szansę, ale kumasz na macie, o co chodzi. Ja tutaj mam 100 osób, które oglądają moje poczynania i muszę cię naklepać po prostu. Wiesz, o co chodzi, mordeczko? Bo jak dam ci fory, to mnie wyzywają, że pantoflarz jestem. Ja tu muszę pocisnąć tak, jak trzeba. Znowu, dawaj splasha kropczakiem. Dobra. Przełącz na tego. Dobra, żeby expik poszedł. Fight. Seed bomb. Dawaj, gnoja. Dobra, let's go. Znowu dawaj kropczaka. Kropczak dostał, okej, okay, gitara. Kropczak się chowa, dobra. W ogóle jak to się nie, kropczak się chowa, nie? O, temu nie walnąłem zbyt dużo, no właśnie. Bo to jest typ trawiasty właśnie. I jemu, o widzicie, jemu tejklem więcej będę bił. No, dlatego ten tejkl właśnie jest świetny na tym Ivysaurze. Tylko, ale ty biedna jesteś, Jezu. Dziewczyno, dać ci trochę? Masz. Masz, bo ja widzę, że u ciebie skrajna bieda jest. Trzymaj. Trzymaj, kurde, i naprawdę, serio. No masz, bo ty biedna jesteś. Nie? No dobra, to nie, ale no nie, no źle u ciebie chyba. Ajajaj, no Lea, przykro mi, no. Biedna Lea, widzowie, to biedna jeszcze, wiecie, dosłownie biedna. O, ej, ale zubata i geodiuda, to ja bym chętnie przygarnął. Oj, tak, tak, byczku. Przegram z nim, nie? Niestety, moje Pokémony już nie mają ataków. Zaraz to wrócimy, tylko idę się uleczyć. Fajnie, tu są Pokémony level 10. Zarąbiście, tu już mogę szybko wylewarować kropczaka na level 20. I będziemy mieli Geodude. A Geodude już naprawdę, już może Geodude, czekaj nam. Gallardos, a Gallardos naprawdę już zrobi różnicę, widzowie. Tu jest jakieś Geodude, jakieś siódme. O, jest 10 level, to już warto. O, Tackle doszedł kropczakowi, nice. Dobra, jak przeżyjesz, to cię próbuję łapać. Aha, one chyba gdzieś dalej prowadzą, okej. Okay. Czyli ja muszę iść tam najpierw, dobra. A, to spoko. Myślałem, że ten. Masz jakiś problem, chłop, do mnie. Masz jakiś problem? Kropczak, masz jakiś problem? Oj, czekaj, chyba level up wjechał właśnie kropczakowi. Czyżby? Czyżby po tej walce był Gallardos? Kropczak, ewoluujesz! Let's go! Let's go! Wow. Widzowie, kropczak ewoluuje! Let's go! Ale Gallardos, ja pierdzielę! Ale potęga! O kurde! 72 HP! A ty nie możesz teraz na nim jeździć, jak na niego klikniesz? Mogę? Czy nie mogę? Grałem na tym mecze, to chyba się dało. Chyba się nie da, chociaż czekaj. Mogę chyba, ale jakby się zablokowałem chyba trochę. A to nie jest tak, że można tylko w wodzie? A. Że tak. Pytam, nie stwierdzam, pytam. Ta w wodzie tylko. Jakie on ma ruchy? Moves, bite. Aha, bite'a ma jeszcze. To nie wiem, czy bite jest mocny na Gallardosa, widzowie. On jest fajny, on ma 60% na to, że przeciwnik nie użyje następnego ataku. O, to rzeczywiście jest fajny. Zobacz mu IV-kę. A to on się może zmienić IV-ka? Nie. 77%, ale zarąbisty jestem ten Gallardos. Nie jest to maksymalne IV, ale jest dość mocne, nie? Ile czasu ci zostało do przejścia? Nie no, stary, ta mapka jest za długa, ja jej na jeden level nie przejdę. Myślałem, że mówię, nie wiem, gdyby ta mapka rzeczywiście 8 godzin trwała, to może ją przejdziemy na jednym live. Ale ja widzę, że ktoś tutaj tworząc tą mapkę mocno przekłamał, widzowie. 8 godzin, nie ma opcji. Ta mapka jest na 15 minimum. Ja jeszcze nawet nie byłem w drugim Pokadzimie, stary. Ja jeszcze nawet nie byłem w drugim Pokadzimie, no co wyobraź, ile tu jest do grania. A gram cały czas, to nie jest tak, że się opieprzam, ja gram cały czas, cisnę. Kurde, fajnie by było, jakby ktoś był na czacie, kto by mi powiedział, gdzie jest ten Moonstone Shard, bo kurde, nie mogę go znaleźć i czuję, że marnujemy tutaj sporo czasu. A tak bym go znalazł, oddał questa i idziemy dalej. Na szczycie góry sprawdź, Nitek. No dobra, mogę obczaić w sumie. Bez kitu, bo to jest jedyne miejsce, którego nie sprawdzałem, nie? Szczyt góry. Bez kitu, to jest jedyne miejsce, którego nie patrzyłem. Patrz! Jest Moonstone Shard, no właśnie, dobra, idę mu oddać tego Moonstone Sharda. Dziękuję za pomoc, oto twoja nagroda. I co on mi dał, widzowie? Aha, Pokeboli mi trochę dał. No dobra. Ale powiem wam, że te nagrody na razie tak... Tam było, nie, że warto nagrody robić, bo świetne są te HD questy, bo świetne są nagrody, ale na razie wam powiem, że... O co chodzi w tej mapce, Nitek? No mapka pokemonowa, no, przechodzimy...
Pokémony, tak jakbyś normalnie grał na Pokémon Fire Red. Dobrze mówię? Fire Red, tak? Dobrze mówię? Albo Leaf Green, no. Wow, Ekans, Mankey, ej, Mankey, ja to bym chętnie złapał. Mankey, ja bym chętnie, a. Zabiję go. Mankey, ja bym chętnie złapał, jeb. Zdech na hita. Chyba nie do końca o to mi chodziło. Okej, okay, jest Raft City, nie wiemy co to. Są rachunki za wodę. Aha, okej, okay, kumam. O, słyszałem tam już Goldin, okej. Okay. Dziękuję, moja siostra uprzedziła mnie, że zjawisz się ze skradzionymi skamielinami. Dziękujemy za pomoc. Aha, po prostu, tak? O, dostałem 8 rare candy, o kurde. No już cię lubię, baby. Już cię lubię. A jak mogę szybciej itemy do skrzynki odkładać? Bo to chyba nie działa tak jak w normalnym Minecrafcie widzę. A shiftem próbowałeś? No właśnie próbowałem, nie działa. Ale mam tych oczu pająka, 60... Ja pierdzielę. Dobrze, dobrze. Ciśniemy. Ale fajna mapka ogólnie. Zarąbista jest. Nie, naprawdę, tutaj... Hunter, nie wiem ile osób to budowało i nie wiem ile on zapłacił za tą mapkę, ale jest zarąbista. O! Ona jest ogólnodostępna? Shell Bell, co to daje? Item to be held by a Pokemon. The holder HP is restored a little every time it inflicts damage. Ej, fajne! Czyli za każdym razem, gdy otrzyma damage, to mu się HP odnawia. Niezłe gówno! Dam sobie na tego Geodude'a. Niech ma. Kiedyś liderką sali w tym mieście była Misty, ale wyruszyła w swoją podróż, zostawiła salę swojej kuzynce. Aha. Nie mam takiego słowa w moim słownictwie. O. Rozumiem, rozumiem. Mam pierwszą emeraldową monetę. S? Emeraldowa moneta, gościu. Tak, o. Skupcie. Coś mam jeszcze, co mogę mu sprzedać? W tym skupie. Jakiś rubin, jakaś ryba, jakaś skóra, jakaś perła. Ależe ryba. Ależe łyba. Na wyspach koło mostu są przedmioty. Stary, ale jakbyś nie wiedział, to cała ta wyspa jest jednym wielkim mostem, kurna. O, Shelder! On ma dość dobrą ewolucję, tego Sheldona chyba, nie? Dobrze mówię? Sheldon, dobrze mówię? Ma tak, Sheldon się chyba nazywa, on jest całkiem niezły. A on w Crystal nie ewoluował? Siema, Slowpoke. Mnie tylko dziwi jedna rzecz. Ja cały czas idę dalej z mapką, nie? Cały czas dochodzę dalej, a cały czas Pokémony, które mam, mają maksymalnie, nie wiem, 10 level. O, znowu jest Lea. Siema, Lea. To znowu się klepiemy? Tak jest. Dobra, znowu ci napieprzę. Sorry, baby. No, niestety, ale jesteś beznadziejna, więc no... Ależ ten klopczek jest zarąbiście mocny. No, mega. Ale warto było w niego levelować. Tak levelowałem go tak długo, mówię, kurde, ciekawe, czy się będzie opłacało. No, ale teraz widzę, że chłop napieprza jak posrany debil, no. Widzisz, Klopczak, warto było w ciebie inwestować. Ha, ciekawe, czy rodzice mówią to samo. Wątpię. W lewą stronę zdobędziesz Eevee i od razu ją ewoluujesz. W prawą jest most z dużą ilością trenerów, tam możesz to złoto zdobyć. I tam też jeszcze jest, a do przodu jest most w prawo i w lewo. No to najpierw pójdziemy w prawo, nie? Po to złoto chyba. A, i teraz tutaj muszę wejść, tak? Jest siostra Misty, level 19, dobra. No to wywalamy najpierw Metallica i dawaj frajerskę. Co ona ma? Stariu. No to dawaj, Seed Bomb. Na hita, ja pieprzę, ale chłop jest niesamowity. Jeszcze raz, Seed Bomb. Za mocny jest ten Ivysaur, naprawdę. Ha, już wygrałem! Co? Ty, Klopczak potrzebuje pomocy. Aha, to powoduje, że ten, że zmniejszasz defensywę. Dobra, to beznadziejne jest. Myślałem, że mocniejsze jakieś to jest. A to tylko defensywę zmniejsza. Bang, dobra. Łatwiutko, widzowie. Zrobiony kolejny Poké Gym. Cox! Mamy kolejną odznakę, widzowie. Ten. Niedługo już będziemy najlepszymi trenerami Pokémon w historii. Czy Hunter wie, że jego mapkę nagrywasz? Nie wiem, czy wie, ale wiem, że mnie zapraszał do tego, więc... Na pewno wie, że będę chciał to zrobić, ale nie wiem, czy wie, że robię to dzisiaj, o. A, tu jest chyba ten hodowca Eevee, co mówiłeś. Czy ja wiem, czy na razie ja potrzebuję Eevee? Eevee jest zawsze fajny, bo ewoluuje fajne typy. Chyba tak. Zawsze jak ci brakuje... Znaczy, jeżeli chciałbym najbardziej Eevee, to chciałbym tego Jolteona, nie? Jeżeli już. Albo tego, jak ten mroczny się nazywa? Mroczny. Kurde, nie mroczny, ten psychiczny. Espeon. Espeon, nie? Espeon, no, Espeon. On jest dość mocny chyba, nie? Która jest najlepsza? Chyba najlepsza jest Vaporeon, nie? Z hydropompą chyba najlepsza, nie? To mi się wydaje. Masz już fajnego wodnego Pokemona. Jak nie chcesz, bym go zastąpił!
O mój Boże. Dobra, jak najbardziej. Jeżeli pokonasz moich braci i wrócisz tutaj z trzema pierścieniami, dam ci Eevee. Chcesz podjąć wyzwania? Pewnie, że chcę. Za trzech trenerów za darmo do pokonania. Zrobimy sobie Vaporeora z hydropompą i wtedy Gallardosa usuniemy w tym. Idealnie, dawaj gnoja. Jolteon jest najlepszą formą ewolucyjną. Ta, no w dupie chyba. Ty, czemu ten... Ja mu nic nie uderzyłem z tego. A nie, dobra, jednak go uderzyłem. Dobra, goście. Essa z tobą. Może twój Jolteon będzie lepszy. Trzymaj kamień. To w końcu kamień czy pierścień? Aha, bo on mi dał Thunderstone'a. Z tego co pamiętam, mogę się mylić, ale Thunderstone chyba był, żeby zrobić Pikachu Raichu. Nie? Dobra. To tak zrobimy. Zrobię sobie Eevee w Umbreona albo w tego Espiona. A Thunderstone'a sobie zostawimy na Raichu. Zobacz IV-kę tej Eevee. Ej, właśnie, bo jak się okaże, że ma jakąś gówno IV-kę, to będzie mi przykro strasznie. IVS5. 44. O mój Boże. Ale jest gównem. I to jeszcze atak speed ma 30, a wszystko inne ma po 2, po 9. Ale masakra. Ale gównem jest ta Eevee. O mój Boże. Nie mogę innej Eevee zdobyć, nie? Tylko może mieć tą Eevee. Ale ona jest tragiczna. Dobra, Geodude, przełączam cię na Metallica i dawaj Metallic tej bombą go. Dawaj go na Acid bombą. Essa. Steel Frog chyba słaby jest, nie? Steel Frog. Wow, a Magnitude? Nie, to jest słabe. Magnitude jest spoko akurat. A, dzięki, że powiedziałeś teraz, kiedy go już wypaliłem, nie? Dzięki. Super jesteś. Dziękuję ci bardzo, Klopczak. Naprawdę, bez ciebie to naprawdę stary jak bez nogi. No i mnie zabił go, no. Kurde. Czekajcie, muszę jeść tego Geodude'a. Zabrał ci monetę? No nie, no 36 mam cały czas. A za nim coś się świeciło. Jest tam coś, rzeczywiście. Coś tam jest pod mostem, rzeczywiście, widzę to. Już po to idziemy, widzę, tylko idę tego Geodude'a. Czyli musimy tego Geodude'a tak samo robić jak tego. Czyli musimy go robić tak samo jak Klopczaka po prostu. Nie klepać się nim, tylko atakować nim, przełączać na Klopczaka i napieprzać. Co to znaczy pod wpływem szczęścia, bo ja tego nie wiem na przykład, nie? Jeśli twój Pokémon wygrywa, ma zacierz na twarzy i dostaje punkty szczęścia. Aha, czyli jak w nocy pokonam nią jakiegoś innego Pokemona, tak? Tak, i musi być to chyba 220 albo 250 punktów. Ty, tu w ogóle coś znalazłem. Co jest grane, widzowie? Ty, tam jakiś trener jest. Idziemy tam. Tu na razie nie idź. A dlaczego? Ty, no fajni trenerzy. 15 levele, Onix jest, czemu mam tu nie iść? Machop jest! Dawaj gnoja! Machopa! Fight! Rock throw! O kurde, mi przypieprzył! A, zabiłem go, kurde, nie chciałem go zabijać. Ajaj, mamy Onixa, tylko że Onix nie ewoluuje, to czy ja go chcę? Nie, chcę go chyba. Okej, okay, a co my mamy tutaj? Wow, tu jest jakiś fighting. Quest poboczny. Witaj na nieoficjalnej sali Pokémon. Czy chcesz się zmierzyć z mistrzem? Pewnie pokonam twojego mistrza. Dawaj gnoja, który on ma level? 25. O kurde. No to tutaj widzowie może być już wyzwanie. Dawaj Klopczakiem gnoja. 15 minutes later. No to ostatnia nadzieja w pampusiu. Który ma atak Sweet Kiss. Po mnie, muszę iść się uleczyć. Ja pierdzielę. Gdzie jest najbliższe Poké Center? Chyba tam za mostem, nie? Kurde, czat, ale jaja są! Tutaj doceniasz mega dobrego Pokémona. No jestem ciekaw. Rzeczywiście tak będzie, jak mówisz? Sztabka złota dostałem! O kurde! Dobra! Ty, ale teraz pytanie, to ja teraz muszę wracać aż tak daleko tam do tamtej wioski? Z buta? Szkoda, że w tej grze nie ma czegoś takiego jak teleporty między miastami. Kurde. Czyli teraz będę godzinę szedł tam do tego miasta. Ajaj. No trochę lipa. Game Mode 3 sobie włącz, Hunter używał. No właśnie myślę o tym, widzowie, bo to strasznie sleeper takie chodzenie między miastami mi się wydaje. A to musimy podjąć decyzję, czy gramy tak jak Hunter, czy nie? Dobra, macie... Nie, no macie rację, widzowie, to będzie za długo. Macie rację, widzowie, tak to cała gra trwa 15 godzin, no, nawet więcej. Mieliście rację, chat. Zróbmy tak, jak mówiliście. Dobra, gdzie jest ten? Tu jest ta góra, tu jest to Poké Center, dobra. No zobaczcie, ja bym tutaj szedł 3 tygodnie, stary. Przecież ta sztabka jest warta tyle, co 30 lat mojej pracy, okej. Ukończ.
Właź do środka i nikomu nie mów, że ci życie wpuściłem. Wchodzę. Co my tu mamy? Old Ember, okej. Okay. Ale po co jest ten Old Ember? A ja wiem, to jest chyba, żeby aktywować Pokemona ze skamieniny, co? Aha, czyli ja zapłaciłem tutaj po to, żeby wejść po tą skamieninę, tak? To złoto. Tak. Aha, nic więcej nie ma, okej. Okay. No to wychodzimy w takim razie. Skamielina, z której możesz zrobić aerodaktyla. A mogę go teraz zrobić, tego aerodaktyla? Jeżeli mogę, to robię. To sobie będę na nim latał. Czat, pomóżcie, mogę zrobić sobie teraz tego aerodaktyla, czy nie mogę? Ty, bo jakbym mógł sobie teraz zrobić tego aerodaktyla, to by był totalny pokchamp. Dobra. O, i to było tutaj, tak? Tak. O, i tu skończyliśmy, widzowie, w tym miejscu. Dobra, dobra. Tu skończyliśmy. O, Machop. Czy ja chcę Machopa? Chcę Machopa. Machop to jest Pokémon, dzięki któremu mogę pokonać tego gościa, co ma Hitmonchana i Hitmonlee. Machop, Metalik, dobra, fight, Razor Leaf, nie zabij go. Ja pier... I mów debilowi, nie zabij go, nie? Dobra, to coś mniejszego mu daj. Daj mu Leech Seedem. Dobra. 15 minutes later. Dobra, mamy go. You capture Machop. Dobra, proszę. Niech ten Machop ma dobrą IV-kę, błagam. IVS5, uwaga i... 45. Ale atak ma 29. No ale nie ma speeda. Nie, dawaj jeszcze jednego. I uwaga. You capture matchup. Proszę, niech to będzie dobry matchup. Proszę, dobry. 50 IV. No słaby, no. No słaby jest, widzowie. Dobra. To moi kochani, na tą chwilę bardzo wam dziękuję za oglądanie.